Siemanko, jak leci? Wracamy sobie do analizy skoków. Wiem, może być trochę niebezpiecznie z racji ostatnich wydarzeń. Przynajmniej tych wydarzeń, o których było dosyć głośno w świecie skokowo-internetowym. No ale no co? Kto nie ryzykuje, ten nie je, nie? Krótko mówiąc, Takanobu Okabe, Planica 2000. Zapraszam. Już kiedyś wspominałem o tym skoku, tylko to było bardziej na takiej zasadzie, że ogólnie mówiłem o upadkach na skoczni i mówiłem bodajże o upadkach chyba z powietrza, takich najbardziej karkołomnych. Gdzieś tutaj wam wrzucę. Nigdy nie pamiętam, która to jest strona, chyba ta. Ale to było tak bardzo pokrótce. Mówiłem wtedy, tak bardziej przeskakując, że ten zawodnik zaliczył upadek, ten i za bardzo się nie skupiałem na szczegółach. Więc przechodząc sobie już do tego skoku, to był konkurs drużynowy i co dokładnie tutaj trzeba wspomnieć, w ogóle to były jeszcze czasy, kiedy skakali w maskach i właśnie Takanobu Okabe taką maskę posiadał. Dosyć nietypowo to wyglądało, ale bardzo intrygująco. Poważnym problemem tego skoku był fakt, że Takanobu Okabe przy wyjściu z progu za bardzo odwiódł prawą nartę do boku. To znaczy pewnie jeszcze ileś tam innych drobnych elementów na to wpływało, ale to jest taki najbardziej rzucający się w oczy. Odwiedziona prawa narta, obrócony ślizg do zewnątrz, bardzo mocno, i w tym momencie zaszło coś takiego, że jego narta została ściągnięta do dołu i w tym momencie Japończyk próbował się jeszcze ratować. Jak zwrócicie uwagę na nagraniu, z powrotem cofnął nartę z tej bocznej pozycji do środka, tak żeby spróbować ją wyprostować, ale opór powietrza już był tak duży i narta była już do tego stopnia wykręcona, że nic za bardzo się nie dało zrobić i Japończyka totalnie poskładało. I jeszcze taka rzecz, która bardzo mi się rzuciła w oczy, to z jakim impetem Takanobu Okabe przyłożył o zeskok, bo przy innych upadkach też to wygląda dosyć nieprzyjemnie, ale w tym przypadku, no auć, masakra. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co on musiał przeżyć. O, zaciekawiło mnie to, że przy tak mocnym uderzeniu Okabe nie zemdlał. Zwróćcie uwagę, w którą stronę jego ciało zostało wygięte w momencie uderzenia o zeskok. Jeżeli zawodnik uderzyłby potylicą, czyli tylną częścią tutaj głowy, czaszki, praktycznie z automatu straciłby przytomność, a tymczasem on upadł jakoś tak na boku i miał moim zdaniem sporo szczęścia, bo jeszcze do tego wszystkiego narty bardzo szybko się wypięły, oczywiście już po uderzeniu, ale gdzieś tam na początku jak zjeżdżał już, suwał się po buli, to w tym momencie narty się wypięły, więc o tyle dobrze dla niego. Ogólnie mnóstwo zawodników upadło na letalnicy. Tak jak miałbym wymieniać, no to w ostatnich latach przypomina mi się Primoż Roglic, który jest zresztą znakomitym kolarzem dzisiaj, niegdyś skoczkiem. Robert Kraniec, Tomasz Pochwała, Walerii Kobielew, Robert Zelbeck Hansen. Z takich mega poważnych, nie wiem, jeszcze Pascal Bodmer, Fumihisa Yumoto. Coś jeszcze takiego było? Wiecie, tak wymieniam teraz na szybko. Tych upadków mogło być znacznie więcej, tych takich mega karkołomnych. Ale jakoś sobie nie przypominam. Tak szybko rzucając myśl. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się coś przypomni. No i co? Słuchajcie, na końcu jeszcze krótkie ogłoszenie. Bardzo przepraszam swoich widzów za jakość ostatniego live'a, ale tak jak już wspominałem, pierwsze koty za płoty i mam nadzieję, że następny już będzie o niebo lepszy. Jakbyście chcieli live'a w najbliższą niedzielę, to zostawiacie hashtag pod filmem w komentarzu live. I tyle. Jak będzie takich komentarzy dosyć dużo, to wtedy pomyślę o zrobieniu kolejnego live'a. A tymczasem ja się z wami żegnam. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Tak więc trzymajcie się. Na razie, cześć!